dzisiaj matematyka, jak poszło? Jestem zadowolony, myślałem, że będzie gorzej, ale było w miarę. Nie było ciężko, ale w sumie było dużo trudnych zadań z tych funkcji, z prawdopodobieństwa, ale myślę, że będzie pozytywnie. Mhm. Artur, w piątek język polski, dla ciebie matematyka, jesteś humanistą bardziej, czy raczej umysłem ścisłym? Bardziej matematyka. Polski też nie był najtrudniejszy, ale bardziej na sensie, że z matematyki dużo lepiej pójdzie. Tęsknota. Właśnie, co o takim temacie można napisać? Co ty napisałaś? Jezu, ja się odwołam do cierpienia młodego Wertera, bo tam było, był wątek miłości i tęsknoty, lalka też była, znaczy było do dużych lektur można było się odwołać, do Przedwiośnia, tam niektórzy się odwołali do Małego Księcia. Tak, i chyba tyle. Do dziadów. To się można było odwołać. Do Teresa Kochanowskiego. Jesteś umysł ścisły, czy bardziej humanista? O, bardziej chyba humanista. Czyli dzisiaj matematyka kulała, czy raczej? Właśnie nie. Właśnie coś czuję, że matematyka mi dobrze poszła, bo były ciągi, które się uczyłem przez praktycznie cały rok. Funkcja kwadratowa i prawdopodobieństwa. No i to jest jakby to, co lubię. No. Co myślicie o przyszłości? Chcecie się uczyć dalej, czy iść po prostu do pracy? Ja idę od razu do pracy, po maturach. Już mam załatwione, a na studia jakoś niespecjalnie chcę iść. A w jakim zawodzie, można zapytać, czy ta szkoła? W gastronomii, od razu tak jak po kierunku jestem. Czyli ta szkoła po prostu to był twój taki trafny, tak, życiowy wybór. Tak, ja od razu wiedziałam, na co chcę iść i do której szkoły, także nie żałuję. Jakie plany macie na przyszłość? Czy na razie chcecie, aby te emocje opadły, żeby ta matura się zakończyła, czy już gdzieś tam wam kiełkuje w głowie to, co będziecie robić w przyszłości? Ja na razie trzeba skończyć to i tyle, żeby zdać wszystko, co dokładnie będzie fajnie. Angielski przede wszystkim, żeby poszedł dobrze, bo jak chyba każdy z nas chce gdzieś wyjechać, więc myślę, że to jest najważniejsze w tym momencie. No właśnie, Filip, praca, studia, co zamierzasz? Praca. Za granicę raczej, do rodziców, do rodziny. I Patrycja, co ty będziesz robiła? No ja jeszcze nie wiem, wszystko się okaże. Czasem wyjdzie. A czy ty wiesz, co będziesz robił w przyszłości? Ja myślę, że jeśli zdam maturę, mam zamiar iść na studia. Myślałem o fizjoterapii w Nowym Targu. Bardzo mi się ten profil podoba, ale zobaczymy, jak zdam maturę. Oprócz egzaminów zawodowych ważna jest właśnie dla nich matura jako przepustka na wyższe uczelnie. Natomiast matematyka nie we wszystkich u nas zawodach jest rozszerzoną matematyką i dlatego podziwiam naszych matematyków, którzy pracują ze zdwojoną siłą na tak naprawdę na poziomie podstawowym, żeby większość zdała dobrze ten egzamin maturalny.